Technologia w służbie wędkarzy. Tak w dużym skrócie można opisać 10-stopową wędkę z serii C6 ProLogic AR. To sprzęt doskonały na łódkę lub ponton oraz do łowienia na małych wodach. Jeśli tego szukasz, zapraszamy na dalszą część filmu. Wędzisko uniwersalne. Ten kij w pełni zasługuje na to, by tak o nim powiedzieć. W końcu oznaczenie AR, czyli all-rounder, czyli wszechstronny, jak najbardziej do niego pasuje. Ten 10-stopowy kij przeznaczony jest na małe wody i do holu ryby z pontonu lub łódki. Ale czy chodzi tylko o jego długość? No właśnie, że nie. Podczas łowienia na małych wodach i holu z łódki lub z pontonu liczy się krótki dystans, a wtedy na znaczeniu zyskuje czuła i miękka szczytówka. Jeśli dołożymy do tego drzemiący w dolniku duży zapas mocy, otrzymujemy wędkę wybaczającą błędy i gwarantującą potrzebną moc. Parametry te idealnie pasują do tej wędki. Wędzisko, które trzymam w dłoni, to ProLogic C6 Inspire, które projektował Adam Penning, jeden z czołowych testerów tej marki. Znaki rozpoznawcze wędki w tej serii to bardzo smukłe blanki wykonane z wysokomodułowego włókna węglowego, którego maty są zwijane wielokierunkowo. Kierunek zwijania nie jest przypadkowy, a blank w miejscu łączenia został dodatkowo wzmocniony. Taki właśnie proces podnosi precyzję i możliwości rzutowe C6, choć wersja 10-stopowa nie do tego została stworzona. Jak w każdym wypadku można by dużo opowiadać, ale zalety tego wędziska najlepiej będzie widać podczas holu z łódki lub z pontonu. W prezentowanym zestawie dołączyliśmy kołowrotek Okuma T-Rex 7000, który naszym zdaniem doskonale dopełnia całości. Kołowrotek ten pomieści 310 m żyłki 0,35 mm. Długość nawoju wynosi 102 cm. Na niską wagę tego wędziska wpływ mają nowe przelotki, jakie zastosował tutaj producent. To Payback Minima, lżejsze o 30% od wcześniejszych przelotek typu SIG. Pierwsza przelotka startowa ma 40 mm średnicy, szczytowa antysplątaniowa 16 mm. Na koniec zostawiliśmy sobie wygląd tych wędek. Jak widzicie, w ofercie są dwa rodzaje dolnika. Pierwszy to czarna pianka Ewa, a drugi to elegancki, wysokiej jakości korek. Dolniki zakończone są korkami metalowymi z laserowo wyciętym logo ProLogica. Blanki to kolorystyka Gunsmoke. No i oczywiście elegancko, mi się bardzo to podoba, wykończone omotki przelotek.